Dzień dobry, jest piątek 19 stycznia, Klaudia Rusek. Zapraszam na wydarzenia telewizji Streameo. Tragedia w Kamiennej Górze. Nie będzie deptaka w Karpaczu. Do dramatycznego zdarzenia doszło wczoraj w Kamiennej Górze. 9-miesięczny chłopczyk miał problemy z oddychaniem. Został przewieziony do specjalistycznego szpitala w Legnicy, gdzie zmarł. Sprawą zajęła się prokuratura. Dramat w Kamiennej Górze. Nie żyje 9-miesięczny chłopczyk, który wczoraj wieczorem trafił do szpitala w Legnicy. Do 9-miesięcznego Krystiana D. został wezwany pogotowie ratunkowe. Osoba, pod którą opieką pozostawał on w tamtym czasie, stwierdziła, że dziecko ma problemy z oddychaniem. Chłopiec został przewieziony do szpitala w Kamiennej Górze, następnie przetransportowano go stamtąd do szpitala w Legnicy. Tam na miejscu wykonano zabieg operacyjny polegający m.in. na odbarczeniu krwiaka mózgu. Niestety dziecko zmarło. Lekarze, którzy opiekowali się dzieckiem zarówno jeszcze w szpitalu w Kamiennej Górze, jak i w Legnicy, nie stwierdzili, aby na jego ciele były widoczne obrażenia mogące świadczyć o jakichś urazach na skutek udziału osób trzecich. Niemniej jednak będzie przeprowadzone postępowanie, które wyjaśni, w jaki sposób do tego zdarzenia doszło. Przeprowadzone przez prokuraturę postępowanie będzie miało na celu wyjaśnienia przyczyn zgonu dziecka. W ciągu kilku najbliższych dni wykonana zostanie sekcja zwłok. Wtedy też dowiemy się więcej. Karpacz nie uzyskał dofinansowania z ZIT-u aglomeracji jeleniogórskiej na budowę nowego deptaka. Sprawą zajął się Robert Czepielewski. Według założeń władz Karpacza w roku 2018 miały rozpocząć się prace rewitalizacyjne deptaka. Dlaczego tak się nie stanie? Powodów jest kilka. Moglibyśmy się tego spodziewać, patrząc wcześniej na te programy, do których składaliśmy, czyli chociażby na ten program dotyczący współpracy transgranicznej. Przygotowany był projekt łącznie wspólnie z PEC-em pod Śnieżką. Ja nie miałem zbyt wiele złudzeń. To, co jest dobre, to to, że zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym oraz strategii do ZIT-u projekt ten wpisuje się w te założenia. Więc można powiedzieć tak, no przeszedł, no tylko że wszystko rozbiło się o pieniądze. Jeśli chodzi o ten nabór dotyczący rewitalizacji. Dostępna pula środków to było 29 milionów, a złożonych wniosków z wszystkich gmin aglomeracji jeleniogórskiej, ta kwota opiewała na 63 miliony, więc widać, jakie to były proporcje, jak duże było zapotrzebowanie. No, cały czas jesteśmy jednak mimo wszystko dobrej myśli i wierzę w to, że no, uda się uruchomić albo dodatkowe środki pochodzące z rezerw, albo w wyniku przesunięcia środków w ramach innych naborów. No tak, aby no, te wszystkie gminy, które złożyły wnioski o dofinansowanie, w tym również Karpacz, no, finalnie to dofinansowanie uzyskały. Paradoksalnie okazuje się, że rozwój Karpacza może być przeszkodą przy pozyskiwaniu środków z unijnej kasy. Kryteriów jest bardzo dużo. Łącznie ubiegało się o dofinansowanie 14 gmin. Kryteria oceny, no to poza tymi formalnymi, czyli prawidłowość przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, no to również specyficzne kryteria merytoryczne. I tutaj jednym z nich jest na przykład dochód podatkowy na mieszkańca i w tym kryterium my dostaliśmy no niestety 0 punktów, dlatego że Karpacz ma wysokość dochodu podatkowego na mieszkańca, jeden z najwyższych w regionie. Jakie są dalsze plany na rewitalizację deptaka? 8 milionów było założone, staraliśmy się o dofinansowanie w wysokości 5 milionów, tak więc to też nie są takie kwoty, które by w jakiś bardzo mocny sposób obciążały budżet gminy, więc po przeanalizowaniu wszystkiego za i przeciw będziemy się zastanawiać ewentualnie, czy do tej rewitalizacji, do przebudowy deptaka przystępować z własnych środków, czy też no, cały czas starać się o pozyskanie środków zewnętrznych. Dlaczego rewitalizacja jest tak ważna dla miasta pod Śnieżką? To jest ważne miejsce, zresztą nawet patrząc na to, że Szklarska Poręba również chce deptać, tak więc widać, że w miastach turystycznych tego typu miejsca one spełniają szczególną rolę. Przypomnę, że my teraz w Sylwestra mieliśmy drugą na Dolnym Śląsku imprezę po wrocławskim rynku, tak więc tutaj na deptaku podczas nocy sylwestrowej bawiło się blisko 7 tysięcy osób, więc miejsce na pewno ważne. Natomiast to, co, na czym nam by szczególnie zależało, to przede wszystkim wymiana tego
czego nie widać, czyli całej sieci, która jest pod spodem, oraz na pewno wymiana nawierzchni i małej architektury, tak żeby to tworzyło jedną spójną całość. Kwota 29 milionów złotych została podzielona na rewitalizację starówek we Wleniu, w Lubomierzu i w Cieplicach. Jeleniogórscy radni chcą, by Muzeum Hauptmana w Jagniątkowie zostało przekształcone w Muzeum Literatury Polskiej. Co na to marszałek województwa, który chce sfinansować to przedsięwzięcie? Jeleniogórscy radni chcą, by Muzeum Gerarda Hauptmana znajdujące się w zabytkowej willi w Jagniątkowie zmieniło swój profil i stało się miejscem spotkań pisarzy i literatury współczesnej. Jak podkreślał przewodniczący Komisji Kultury Rafał Szymański, dom laureata Nagrody Nobla nadaje się jak żaden inny. Uważam, że mamy jeden wielki atut, że nie będzie to sztuczne muzeum, które powstało w Jeleniej Górze i będzie kolejnym obiektem, do którego nikt nie będzie chodził, ale ze względu na to, że mamy dwa znakomite obiekty, jeden w Szklarskiej Porębie, drugi w Jagniątkowie, jesteśmy w stanie przyciągnąć chociażby współczesnych pisarzy z Krakowa, z Warszawy, którzy spędzą tutaj kilka fajnych dni, bo są tam pokoje gościnne, spotykając się jednocześnie z mieszkańcami, rozmawiając o literaturze, uczestnicząc w warsztatach twórczych. Na pewno taki twórca będzie skłonny tu przyjechać i tu spędzić kilka miłych dni w twórczej atmosferze. Do tej pory muzeum finansowane było z budżetu miejskiego i okazjonalnie z wojewódzkiego. Teraz radni chcą, by pieniądze na utrzymanie pochodziły z kasy województwa. Marszałek kwituje to krótko. Tym jest cały ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Jednak nie wszystko stracone. Jeszcze cały czas liczę na dobrą wolę marszałka. Wiem, że Komisja Kultury w Urzędzie Marszałkowskim zbierze się w lutym. Będzie próbowała przekonać pana marszałka co do finansowania tego obiektu, stworzenia Muzeum Literatury. Cały czas trzymam kciuki, bo wydaje mi się, że jest to dobra propozycja i zobaczymy, co z tego wyniknie. Analizujemy to. Ja nie wykluczam wszystkich możliwości, na jakich zasadach, czy przejmiemy, czy będziemy dalej współorganizatorami tego muzeum. Te decyzje powinny zapaść w ciągu 2-3 tygodni. Pomysł na stworzenie nowoczesnego Muzeum Literatury Polskiej jest pomysłem ciekawym, jednak pochłonąłby miliony złotych. Czas pokaże, czy znajdą się środki na takie przedsięwzięcie. Ferie w Jeleniej Górze są już na półmetku. Robert Czepielewski sprawdzał, co ciekawego czeka na dzieci. Ferie w Jeleniej Górze zbliżają się do półmetka. Dużą popularnością cieszą się oferty półkolonii skierowanych do dzieci. Międzyszkolny ośrodek sportu tradycyjnie skupił się na rekreacji i aktywności fizycznej dzieci. Na uszach jest bardzo fajnie, bo wszyscy ogólnie bardzo fajnie się bawią. Uczy się nowego sportu, jeśli ktoś pierwszy raz. No i jest dużo zabawy. Codziennie 60 dzieci, jeleniogórskich dzieci, bierze udział w naszym projekcie Półkolonie. Zapewniamy bardzo atrakcyjne formy zajęć, przede wszystkim zajęć ruchowych. Chcemy, aby dzieci oderwać od tak zwanej tej naszej choroby cywilizacyjnej, czyli od telewizora, komputera, komórki. Udaje nam się to w 100%. Nasza oferta między innymi jest również skierowana zarówno do najmłodszych, jak i trochę starszych dzieci, od 6 do 12 lat dzieci u nas przebywają. Dzieci mają zapewnione drugie śniadanie, posiłek i atrakcyjne formy ruchu. Tak jak dzisiaj widzimy, jesteśmy na lodowisku Szkoły Podstawowej nr 13, którym administruje również Międzyszkolny Ośrodek Sportu. Chcemy, aby dzieci zobaczyły, poznały, jakie są formy ruchu, jak można spędzać czas, nie tylko w domu, w ciepełku, ale również na powietrzu, w gronie przyjaciół i kolegów. Wszyscy się bawią na 100%! Takie zawołanie, choć było odpowiedzią na pytanie, z czym kojarzy się karnawał, może być także głównym hasłem półkolonii w Młodzieżowym Domu Kultury, który, jak sama nazwa wskazuje, skupił się na działalności kulturalnej. Z ich oferty korzysta obecnie 45 dzieci. Na dzień dobry żeśmy zaczęli od zajęć integracyjnych i spotkania z policją oraz strażą miejską, która powiedziała parę słów o bezpieczeństwie. Potem dzieci miały okazję uczestniczyć w warsztatach, na których robiły kule do kąpieli, więc tutaj takie pachnące, więc tutaj było już jakiś taki element artystyczny, aktywizujący. We wtorek natomiast pokusiliśmy się o coś nowego. Była wycieczka po Jeleniej Górze, którą oprowadzał nasz nauczyciel, pan Robert Sadownik. Natomiast wczoraj dzieci były, jedna grupa była w
rzemiosłach artystycznych, które zorganizowały w tym roku ferie artystyczne i tam nasze dzieci miały okazję uczestniczyć w zajęciach w ciemni, a także bawiły się trochę w drewnie. Czwartkowe wydarzenie to bal karnawałowy, w którym dzieci zaprezentowały stworzone przez siebie maski. O potrzebie organizowania zimowisk niech świadczy fakt, że rokrocznie korzysta z nich około 400 dzieci, a chętnych jest znacznie więcej. Szczególne jasełka odbyły się w pogodnej jesieni. Przygotował je zespół Sybiraczki i Kresowianie. W Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień znów zrobiło się świątecznie, a to wszystko dzięki zespołowi Sybiraczki i Kresowianie, którzy przygotowali jasełka. Staram się podtrzymać tradycję, a niestety tradycja kolędowania zanika. Postanowiliśmy przynajmniej tutaj ludziom starszym umilić ten dzisiejszy wieczór i stworzyć im taki mikroklimat dawnych czasów. Chętnych, by obejrzeć jasełka i wspólnie kolędować, nie brakowało. Po prostu przyjemnie się tu gra, ludzie z nami śpiewają, cieszą się, sympatycznie. Jak coś się dzieje bardzo przyjemnego, to nam jest bardzo fajnie, wesoło. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni tutaj dyrekcji, że doceniają nas, pensjonariusze nas lubią, śpiewają razem z nami i każde takie spotkanie myślę, że przynosi wiele miłych chwil dla obydwu stron. Jak my tutaj przyjeżdżamy do tych ludzi, to myślę, że to im sprawia przyjemność jakąś, prawda, jakąś radość. Zespół jest częstym gościem w DPS-ie i zawsze ich występy powodują uśmiech na twarzach pensjonariuszy. Jeleniogórscy strażacy zorganizowali turniej eliminacyjny w siatkówce o puchar komendanta Państwowej Straży Pożarnej. W hali sportowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej strażacy z Jeleniej Góry, Dzierżoniowa i Wrocławia rywalizowali w turnieju eliminacyjnym w piłce siatkowej o puchar dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Mamy nadzieję, że uda nam się awansować. Dwie drużyny z tej grupy wychodzą dalej. Bywało, że dostawaliśmy się do finału rozgrywek wojewódzkich. W związku z tym byliśmy w trzech najlepszych drużynach w województwie. W województwie, które przypomnę, liczy 26 powiatów, czyli wśród 26 innych drużyn. Także raczej byliśmy zawsze gdzieś tam w miarę wysoko. Miejmy nadzieję, że i tym razem będziemy. W podobnym tonie wypowiadali się rywale jeleniogórskich strażaków. Tak naprawdę gramy pierwszy raz, ja nie grałem jeszcze z Jelenią Górą, ale z tego co widzę, na pewno będzie poziom wyrównany i miejmy nadzieję, że wygramy to. To jest pierwszy etap oczywiście, także dopiero początek. Z reguły pierwszy etap jako dzierżoniów, reprezentacja dzierżoniowska, przechodzimy dalej, ale wszystko może się zmienić. Wystarczy jeden dobry zawodnik w drużynie, który do tej pory nie grał i może być to całkiem odmienna sytuacja niż do tej pory. Rozwój fizyczny w zawodzie strażaka to nie tylko miło spędzony czas, ale coś znacznie więcej. Przypomnę, że strażacy oprócz tego, że na co dzień usuwają skutki czy pożarów, czy nie usuwają skutki, tylko usuwają, gaszą pożary, czy likwidują miejscowe zagrożenia, to oprócz tego cały czas muszą dbać o tą tężyznę fizyczną, o sprawność i między innymi siatkówka też w tym pomaga. Fajnie, że Straż Pożarna łączy elementy sportu i że akurat zatrudnieni są również tutaj jakiś tam zawodnicy, którzy kiedyś grali. Jest możliwość spotkania się, rywalizacji. Także bardzo dobry pomysł. No, im strażak bardziej sprawny fizycznie, no, tym jest to większa korzyść dla naszych obywateli, dla osób, które są poszkodowane, oczekują naszej pomocy. Strażak sprawny fizycznie będzie w stanie udzielić tej pomocy osobom szybciej, pewniej, będzie bardziej wytrzymały, będzie miał troszeczkę więcej siły od osób, które nie przywiązują za bardzo wagi do sprawności fizycznej ogólnie w swoim życiu. Jeleniogórscy strażacy na polu sportowym spełniają się w wielu dyscyplinach, a co najważniejsze, do aktywności fizycznej potrafią namówić innych kolegów. Strażacy w Jeleniej Górze, to myślę, że w wielu komendach na terenie województwa i w kraju interesują się sportem. System zmianowy właśnie pozwala, że można takie swoje zainteresowania rozwijać, a jednocześnie powodować to, że możemy, że,
że po prostu strażacy są sprawni. I bardzo często bywało tak, na przykład u nas aspirant Maciej Dawidziuk jest świetnym biegaczem i właściwie co służbę zaraża dodatkowych strażaków, kolejnych strażaków tą modą na bieganie. I my się bardzo z tego cieszymy i kibicujemy i wspieramy takie działania. Niestety tym razem jeleniogórscy strażacy musieli przełknąć gorycz porażki. Po przegranych meczach z kolegami z Dzierżoniowa i Wrocławia odpadli z dalszych rozgrywek. Na pocieszenie można powiedzieć, że odpadli, ale po zaciętych meczach. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na poniedziałkowe wydarzenia.